Dzień dobry. Nazywam się Remigiusz Sławik. Jestem radnym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, mieszkańcem Stronia Śląskiego. Jestem tym gościem, który nakręcił i udostępnił film z walącej się tamy. Przez ten film, czy dzięki temu filmowi, mam nadzieję, że się wydarzyło to, co się wydarzyło i trochę ludzi uciekło po prostu. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że przez ten film moja osoba, mój numer telefonu, mój profil na Facebooku, mój Messenger stały się, można powiedzieć, w Polsce publiczne. I to nie jest fałszywa skromność. Też nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Ale tak, w całej Polsce. Ja nie planowałem tego. To było po prostu, się zdarzyło. Włączyłem się w to i starałem się z całych sił, jak mogę, pomóc, koordynować i jakoś dla naszych mieszkańców na korzyść zadziałać. To, co przez dwa ostatnie dni, to właściwie już trzy, widziałem, będzie tematem późniejszym. Dzisiaj nie jest czas na to, żebym powiedział to, co wiem, co myślę, co mnie boli, a czego mogliśmy uniknąć. Nie twierdzę, żeby nikt nie pomyślał, że mogliśmy uniknąć zawalenia się tamy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł tutaj cokolwiek zmienić, ale to, co się stało później, po prostu mnie bulwersuje. Na tą chwilę powiem jedno. Jeśli Państwo słyszą gdzieś w mediach wypowiedzi polityków, komendantów i wszystkie gadające głowy o tym, że my jesteśmy tu zabezpieczeni, że mamy wszystkie potrzeby zapewnione, to powiem tak. Wody jest mnóstwo. Jedzenia jest mnóstwo. Tu nikt nie chodzi głodny. Ale działania policji, a raczej jej braku, szabrowania sklepów, mieszkań, domów, po prostu mnie ulewa się. Ja przed chwilą się już zwymiotowałem po prostu z nerwów. Ale to dowiozę do końca. Nie wiem, czyjego jeszcze, ale to dowiozę do końca. Zapowiadam wszystkim, że to się rozleje. Nie tylko ze mnie, bo nie tylko ja mam wiedzę. To, jak policji tutaj nie ma, a słyszę w radiu, że jest, to wszyscy to widzimy. Ona jest. Ona jest w samochodzie. W trakcie kiedy złodzieje wchodzą do sklepu, pod którym ten radiowóz stoi. Widziałem to na własne oczy. Widziały to dwie urzędniczki gminy, które były ze mną. To jest niepojęte wręcz. W biały dzień były policjant, ja później powiem, który, nakręcił filmik, jak po prostu wchodzą sobie do jednego z supermarketów. Nie było żadnej policji. To było dziś. Bandyta wytrącił mu telefon z ręki, wykasował mu filmy i po prostu sobie odeszli. Jak ja słyszę w radiu, bo tylko w radiu mam w samochodzie, mój dom został zalany. Dobry człowiek dał mi kawałek kąta, ale ja praktycznie cały czas jestem w samochodzie, bo staram się gdzieś łatać dziury. Nie mówię tego przypadkowo. Dziury w tym, co tutaj przez te trzy dni zobaczyłem. To jest mój obowiązek i wiem o tym, a mało tego, duża przyjemność. Duża przyjemność spotykania tych wszystkich ludzi, którzy do mnie dzwonią, piszą, którzy chcą nam pomóc z całej Polski. Ale to nie tak powinno wyglądać, że ja się tym zajmuję, tylko ktoś inny. Ale tak jak powiedziałem, na to przyjdzie czas. Na tą chwilę chcę powiedzieć, nie wierzcie to, co mówią w telewizji,
Mówię o gadających głowach polityków, komendantów i innych. I jeszcze na koniec prośba. Tych filmików będzie więcej. Ja się dopiero dzisiaj po 3 dniach idę wykąpać do znajomego. Nie przyjeżdżajcie tu robić sobie zdjęć. Oglądać nas jak małpy w cyrku. Chcecie przyjechać? Weźcie łopatę i pomóżcie komuś, kto teraz walczy z czymś, czym w życiu się nigdy nie mierzył. Nie chcę już tutaj kląć. Staram się naprawdę zachować emocje na wodzy, trzymać je na wodzy, ale po prostu mi się już dzisiaj ulało. I uleje mi się jeszcze więcej. To jest dopiero początek. Umówię się z 2 telewizjami i zrobimy czyszczenie tej stajni Ołgiasza. Co do oceny władz gminy, to tak jak powiedziałem, to nie jest jeszcze czas, ale tutaj nie było tak, jak być powinno. I wszyscy to mieszkańcy wiedzą i sami to ocenią. Ja jestem od tego, żeby powiedzieć, co widziałem, i ja to powiem. Jeśli ktoś chce, puści ten film dalej, żeby ci ludzie, którzy przez ten mój numer telefonu, przez ten filmik coś nam dali, coś zyskali, to po prostu udostępnijcie. Dzielcie się z tym. Zrobiłem to, jak robią to, nie wiem, influencerzy, to się chyba mówi. Bo nie mam innego narzędzia. Ale będę miał. Ja po prostu pójdę do końca. Do zobaczenia. Jeszcze mnie zobaczycie.